Jak co roku spotykamy się w gronie strażackim i w gronie przyjaciół naszych na corocznych obchodach Święta Strażaka. Również w tym roku w Szczecinku, w dniu dzisiejszym, spotkamy się po to, aby docenić tych, którzy w roku minionym wykonywali swoje zadania, zostali awansowani na wyższe stopnie służbowe, wyróżnieni nagrodami i odznaczeniami. Ale dzisiejsze tutaj nasze spotkanie ma również drugi wymiar. Oto w sposób taki uroczysty, zgodnie z ceremonialem, na stanowisko komendanta powiatowego został powołany pan Mirosław Śleć. Pan komendant dał się poznać z bardzo dobrej strony, jako osoba niezwykle zaangażowana, oddana służbie, odpowiedzialna w realizacji zadań służbowych i chętna do podejmowania działań, podejmowania wszelkich wyzwań, które są tutaj w służbie. Chcę głęboko i serdecznie podziękować za to, że jesteście, za to, że służycie, za to, że jesteście w ciągłej gotowości, że rozumiecie, że to jest misja, że chcecie stale podnosić swoje kwalifikacje, umiejętności, stale się rozwijać, a przez to sprawiać, że jesteśmy coraz bardziej profesjonalną służbą i służbą, która cieszy się niezwykle wysokim zaufaniem społeczeństwa. Gratuluję oznaczonym, awansowanym, wyróżnionym. Niech to będzie dla Was motywacja do dalszej, jeszcze lepszej służby na rzecz mieszkańców powiatu szczecineckiego. Drodzy Państwo, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, to hasło, które jest w większości sztandarów strażaków ochotników i to świadczy tylko o tym, że to oddanie, ta praca jest powiązana z takim ogromnym również wiarą, że to, co czynimy, czynimy dla społeczności lokalnej, czynimy dlatego, aby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Jeżeli spojrzymy na ten ostatni rok, który jest związany z funkcjonowaniem strażaków ochotników czy strażaków Państwowej Straży Pożarnej, to drodzy Państwo, zrobiliśmy ogromnie dużo i tutaj też wyrażę podziękowanie, szacunku dla wszystkich samorządów gmin powiatu szczecineckiego, dlatego że to zaangażowanie wiąże się również z tym, że dzisiaj strażacy ochotnicy i strażacy zawodowi w zasadzie niczym się nie różnią, jeżeli chodzi o ich wyposażenie czy doposażenie w służbie tej związanej z bezpieczeństwem pożarowym. Nowe samochody, nowe wyposażenie to są ogromne środki finansowe, które są przeznaczane z budżetów poszczególnych gmin, tak aby ta służba była przede wszystkim dla tych, którzy niosą tą pomoc bezpieczna i za to też wszystkim kolegom, wójtom, burmistrzom bardzo serdecznie dziękuję. Od lat również jako samorząd powiatu szczecineckiego przeznaczamy środki finansowe na doposażenie i wyposażenie jednostek będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. W powiecie szczecineckim mamy 11 takich jednostek, 325 strażaków służy w tych jednostkach i staramy się, aby właśnie doposażać w ten sprzęt, który jest pewnym bezpieczeństwem dla wykonywania pracy strażaka. W tym roku jest to 70 tysięcy złotych. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim strażakom, którzy w dniu dzisiejszym otrzymali awans, a w sposób szczególny tym, którzy również otrzymali odznaczenia resortowe i odznaczenia te, które są związane z Ochotniczą Strażą Pożarną. W ten sposób doceniamy Was i Waszą pracę, w ten sposób chcemy wyrazić ogromny szacunek dla tego, co czynicie jako strażacy, nie tylko w tej sferze PPOSZ, ale dzisiaj tak naprawdę Straż Pożarna to jest takie wielkie spektrum różnego rodzaju wsparcia i pomocy i w sposób szczególny widzimy to, kiedy są zdarzenia drogowe. W zasadzie pierwszą taką jednostką, która się tam pojawia, to jest Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe, albo Pogotowie Ratunkowe i Straż Pożarna i też pewnie w sposób szczególny przechodzicie to wszystko, co jest związane z tymi zdarzeniami. Za to również w imieniu mieszkańców powiatu szczecineckiego bardzo serdecznie dziękuję. Panu komendantowi Mirosławowi życzę, abyśmy faktycznie na poziomie powiatu szczecineckiego mogli przede wszystkim doposażać jednostkę w nowoczesny sprzęt. Deklaruję jako przed tutaj starosta, że będziemy starali się znaleźć środki finansowe na te różnego rodzaju przedsięwzięcia, panie komendancie, o które pan mi tu meldował.